Jesteśmy dzisiaj na przylocie gołębi młodych u kolegi Józefa Kwolka. Gołębie młode lecą z lotu Kamień Pomorski. Zostały wypuszczone o godzinie 7:30. No, w oczekiwaniu na przylot przedstawimy tutaj osiągnięcia kolegi Józefa Kwolka. No i przedstawimy tutaj obecnych kolegów z Trzewa. Kolega Bogdan Stubiński i kolega Wiesław Apa. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam gości przybyłych na przylot gołębi młodych z Kamienia Pomorskiego. Z sekcji Mleczewo, jak kolega Józef Kwolek przed chwilą mówił, poszło 530 gołębi. No i jesteśmy w trakcie oczekiwania na przylot. Proszę kilka słów powiedzieć o swojej hodowli. No cóż, hodowlę zacząłem od chłopca po prostu. Na rasowych najpierw to przeważnie zaczyna się. To pomału wchodziło. Weszłem w pocztowe. Pierwsze zaczynało na gołębiach takich przybłędach, to bez rezultatu wychodziło. Pierwsze gołębie sprowadziłem od mistrza Polski Popowicza z Koszalina w 1988 roku. I już były skutki, bo po 2 latach już byłem mistrzem babu tam w sekcji. No i tam w oddziele i ława, tak samo, tak wysoko zawsze byłem. Następnie sprowadziłem gołębie z Bochum od hodowcy Kleina i te gołębie dopiero się pokazały. I od tej pory właściwie, no, sukcesy przychodziły. No ale następna tura to była od kolegi Kwapisza Ryszarda z Elbląga. Tam troszkę i z Kopmanów, i z Randai. No i to się tak wszystko utego. No a teraz ostatnio od kolegi Stomińskiego Bogdana podarował mi cztery młode po bardzo dobrych gołębiach, których kłudzę nadzieję. Warto by wspomnieć jeszcze tu o osiągnięciach takich na szczeblu Polski. Chodzi o słynną szóstkę, gołąb z numerem 6, który można powiedzieć pechowo został wykluczony na samym finale. No bo zdobyła ona 3. nagrodę i była na olimpiadę do Ostendy, ale później, bo ona miała 0,1 rocznik był. I na spisie wszędzie mieli 0,1. Jakimś cudem ten komputerowiec 0,3 zrobił. Pomyłka. I tu 4 dni przed tym Ostendu, bo wygrała i tą oddziałowe, okręgowe i ogólnopolskie. I nie dopatrzyli się. A dopiero jak przy wyjeździe na ten, rocznik nie pasuje. I wtedy co? I nie dopuścili ją. Ona już była też tam w Chorzowie, wszystko. I w Chorzowie, w Gdańsku, na wystawie. No, ale tam ona już miała na olimpiadę jechać, nie? I wycofali. I przypomnijmy jeszcze może koeficjent? No, w kategorii A miała 4,14. Czyli super wynik i, i można powiedzieć tylko pech. Nikt nie zauważył tej pomyłki, aż po prostu na sam koniec. Ja w ogóle pechowe te loty zawsze miałem. W 2004 zginęli papiery w okręgu. Moje papiery, jak dobry wynik. Złożone dokumenty z koeficjentami. No. A w 2005 roku taki względny był wynik. Byłem 7 w BMP w Polsce. 15 w kategorii C, tak, no to już z tych lepszych wyników już nie. Jakby kolega powiedział troszeczkę o stosowaniu produktów, metody lotowania, treningów, jak to wygląda na starych, jak wygląda to na młodych gołębiach? Metodą wdowieństwa totalnego i po prostu. To się sprawdza. No karma to z reguły z prymy mam, tam z Wersalage też nieraz od czasu do czasu tam. Od kolegi tam Buszko z Prawut i od kolegi Stańczaka z Trzewa.
A jeżeli chodzi o treningi w tygodniu, czy są trenowane, czy tylko obloty? Obloty, żadne. Obloty. Młode tak samo. Młode tak samo. Przed sezonem jest kilka lotów treningowych? No, chyba trzy loty są. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Głębi było wkładanych, piątka zamknięta, 10:52, czyli w ciągu dwóch minut bardzo dobry wynik uważam i kolega, poczekamy na oficjalne wyniki, ale powinno być nieźle. Jeszcze wrócimy do krótkiej historii gołębi lotowania w prabutach, jak kolega dowodził te gołębie, ja znam, ale to żeby to przedstawić, że to nie było tak łatwo, że trzeba było parę kilometrów dojechać i dojść. Dojeżdżaliśmy z pociągiem do Prabów, to tam nie, w sumie niedaleko, ale to połączenie nie bardzo. Wkładanie tam nieraz do 10:00, pociąg mieliśmy chyba o 12:00 dopiero, no to co, trzeba było po kielichu. Później się jechało tam gdzieś do Gdańska, albo tam, Działdowo, w tamtę stronę. Przespało się. I rano się wracało. Głodny, chłodny. Było wesoło jedno. Teraz powiemy o aktualnych wynikach kolegi Juska Kwolka. Tu można tylko zerknąć na te liczne ustawione puchary, jakie są bardzo okazałe i za konkretne wyniki. Ale w roku 2013 kolega Józef zdobył mistrza sekcji Mleczewo w kategoriach również A, B, C i D. Kategorii M1 wicemistrza. W oddziale oddział Malbork zdobył też mistrza oddziału. W kategorii C mistrz, w kategorii D pierwszy wicemistrz. Resztę wyników już w trakcie weryfikacji. Przedstawimy je w dalszej części filmu, jak już będą uaktualnione. Szczególne jakieś podziękowanie może dla jakichś kolegów hodowców za jakąś współpracę, za podarowane gołębie. No to chciałbym właśnie podziękować koledze Kwapiszowi Ryszardowi z Elbląga, koledze Bogdanowi z
Stobińskiemu, który też mi podarował sześć w sumie do w zeszłym roku, dwa. Trzy miałem, no jedna przepadła, dwa są i w tym roku cztery, no. Trzy. Dla klopsiaki i jeden. Co by kolega przekazał młodym hodowcom, żeby jak postępować, jak iść w tym kierunku, w tym spocie gąbiarstwa? Głównie to bym proponował, co? Materiał w miarę taki, no, solidny. Higiena gołębnika, no i karma oczywiście i tak dalej. Jeszcze prosiłbym kolegę Bogdana Stubińskiego, żeby się wypowiedział na temat kolegi Józefa Kwolka, jego hodowli. Wiem, że jest bardzo zaawansowana współpraca między kolegami, także proszę parę słów na ten temat powiedzieć. Józef Kwolek ma bardzo dobre gołębie, wiem, że pochodzą tam z Bochum, jak przedtem zaznaczał. Mam od niego osobiście z linii szóstki, bardzo dobrze się sprawdzają, z linii 36. Te gołębie się bardzo dobrze sprawdzają u mnie w gołębniku, tak samo jak i u Rysia Kwapisza się sprawdzają te gołębie. Także mam nadzieję, że będzie między nami dłuższa i owocna współpraca. Uważam, że są gołębie szybkie, uparte, no i przede wszystkim inteligentne. I co widać po wynikach? Co widać po wynikach, oczywiście. No, wyniki ma, wiem, że jest dwukrotnym mistrzem oddziału z rzędu, teraz mistrzem oddziału prawdopodobnie młodych, także no i wysoko w Polsce był przecież i szóstka jego miała szansę nawet na olimpiadę. Jeszcze pytanie do kolegi Józefa, żeby może przedstawił hodowców, kolegów, którzy brali od niego gołębie i są z tych gołębi zadowoleni, bo wiem, że tacy są. Przykładem tego jestem ja, który gołębie dostałem w prezencie też, bardzo dobry w rozpłodzie, kilka lotników chowam od niego. Przy okazji dziękuję Ci, Józef. Jeden się właściwie wybił, kolega gołębieski, młody hodowca, ale on się po prostu słuchał wskazówek moich i no w sumie ma 95% mojej gołębi. No i po dwóch latach on tutaj u nas jest wicemistrzem, na Lwowie chyba jest szósty. Także... Czyli dobry materiał, dobre postępowanie z gołębiami, opieka i daje żałuje karmy, tak co wiesz, co mu powiedziałem, co ja kupywałem, on kupywał. Także, no to taki sum jest tak... jeden, no bo byli tacy, że wiesz, dużo brali, a nie dbali, co weszli do gołębnika, to tak, co drugi kulawy, co trzeci skrzydło obciągał i co. Wiem, że spoza terenu też jest kilku. No jest, bo tam z Wrocławka tam kolega, no, taki Matuszak. Przyszedł. Później, no ten z Ostrołęki kolega, ten Bednarczyk, to jeszcze tam dopiero w trakcie brania, nie? Ja syntezowałem. Ale oni mieli straszny sezon w tym roku. Po prostu po 30% gołębi mają w pełnikach. Teraz może podsumowanie tego lotu dzisiejszego. Czy kolega zadowolony jest? Na razie takie jest milczenie, bo to... Nie ma wyników. Nie ma wyniku. A to chodzi o mistrza, to wiadomo. Trzeba poczekać na oficjalne obliczenia i wtedy będzie wszystko jasne. Przedstawiamy drugiego lotnika oddziału, 13 konkursów. Się prezentuje pięknie ten gołąbek i proszę kolegę Józka o tym, żeby coś na temat tego gołębia powiedział. To jest gołąb z linii właśnie Kleina z Bochum, z Jansenów. I to właśnie te gołębie, no podstawa moich tych wyników, o, tak bym nazwał to wszystko. I tu ma właśnie dwóch braci i dwie samiczki mam jeszcze, nie? Też z tej samej rodziny, co pochodzi Białolot, a ojca to jest właściwie kuzyn 36, coś mi nadmieniali. To Szklarczyk ode mnie kupił go, tylko trzyma, nie wiem jak tam wyniki ma czy coś. Także ale te gołębie się sprawdzają? Sprawdzają się. Można powiedzieć, że to jest podpora gołębnika, podstawa. Dokładnie. Gniaździaki, czy to są inne roczniki? To są, rocznikami się różnią. Mhm. I ten ma 12 konkursów. 12 konkursów w oddziele. Piękny wynik. Też Białolot. No z reguły, bo jeszcze niektórzy mają te, że na główce ma spłoszy troszeczkę. Na główce ma taką plamkę, nie?
niebieski, gołąb 12 kompostów. To jest wnuk 36 właśnie. I numer tego gołębia to jest... 2052. 2052. 12 konkursów w oddziele. Piękna to prezentacja, to jest ta pora, że już gołębie się pierzeje, to one już tego efektu nie mają, ale jest... Tym bardziej, że po jednym łódku jeszcze chowamy, nie? To trochę opóźnione. Opóźnione. Piękne skrzydło takie. Pierzenie. Co na temat tak, tego gołębia? To jest gołąb od hodowcy Aszkowski. To jest tam z Niemiec, skądś w razie. I z tej strzemięcy by się sprawdzili też w sumie, nie? To jest dziadek już 07, ale teraz ma też chyba 8 konkursów, tylko trochę dalsze. Teraz przeznaczony będzie do rozpłodu, nie? Wycofany do rozpłodu, żeby coś tak uchować. I to jest ulubiony żony, to ona za nim to przepada. To może nadmiejmy o tym, że żona bardzo się pomaga w hodowli. No dobrze, bo ja tak na ten kręgosłup, po prostu sprzątanie, to tam nieraz mam różne chwile. Człowiek po dwóch operacjach kręgosłupa i tak dalej, nie? To wiadomo. Czyli twoja prawa ręka. No, nie zawsze. Bo by zawsze chciała jakieś tam pieniążki. A, to trzeba by jakieś tam podziękować. No, ale ważne, że w tym filmie pamiętałeś i podziękowałeś żonie. To jest z rodu Szaleńców. Następny gołąbek. To jest od kolegi Kwapisza Ryszarda. Z linii samiec jest Wandaj, samiczka Kopmanka. Super samiczka. No w tym roku ma 9 konkursów i trochę dalsze, bo to już jest starszy gołąb. No, ze względu na wiek to i tak jest dobra ilość bardzo konkursów. Bardzo dobra, ale to miała takie loty, że po 12 konkursów. 13 kiedyś miała. Następny lotnik. Nie, to jest gołąb podarowany od kolegi Bogdana Stomińskiego. To jest po oryginalnych bindaczach. Znaczy on jako młodek latał, jako roczniak usadzał do rozpłodu i teraz znowu wejdzie w loty, nie? Żeby coś uchować oryginalne. Ja bardzo tylko napomknę, że pan bindacz to jest z Hamburga. Bardzo dużo gołębi jest na terenie Polski. Dokładnie. Z jego rasy. I te gołębie się sprawdzają, wszędzie się sprawdzają. Czyli można tylko popatrzeć na tego gołąbka, jak się pięknie prezentuje, upierzenie, skrzydło. Oko piękne, brewka różowa. Oko, tak. Nic mu nie brakuje po prostu. No, jak kolega podpowiada, Kopmana gołębia. Tak, to są gołębie od kolegi Kwapisza. I to już jest syn po samcu Wandaj, samicy Kopmance. I w tym roku bardzo ładnie lato. 10 konkursów. No to pięknie. I to jest olimpijska obrączka. Olimpijskiej obrączce. Jesteśmy w tej chwili w gołębniku lotowym. Kolega tu lotuje metodą wdowieństwa totalnego. I parę słów powie na temat swojej gołębi. Ile tu tych gołębi się znajduje. Jak to wygląda sprawa z młodymi. Przed lotami ciągnie, czy po lotach. No bardzo proszę. No przed lotami paruje gołębie gdzieś 20 lutego, tak zależy od pogody. No i po roczniakach po prostu przekładam od starych pod roczniaki i praktycznie po jednym młodym chowa się. Po tych sprawdzonych? Po tych sprawdzonych gołębiach chowa. A po lotach normalnie też po jednym młodym. Też wybrane pyty. Dobre zdrowie, dobra karma. No i przede wszystkim widzę, że taka zawsze takie totalne sprzątanie, dezynfekcja codziennie, ale takie generalne przed sezonem. Przed sezonem wypalam i wirkonuję normalnie. Wirkonem tam raz w miesiącu też czyszczę. Higiena musi być. Bez to i te ruszcza teraz zamontowałem, też trochę mniej sprzątania. No, znajomy egzamin. Bardzo praktyczne, plastikowe te ruszcza są. No, tak, ja też takie posiadam, dużo tu oszczędność czasu jest. No pewnie, bo tak aby półeczku przelecisz. I na bieżąco jest czysto, gąb nie dziobie, co jest brudnego pod rusztami i tak dalej. Taki tydzień lotowy, jak to wygląda. Zacznijmy może od przylotu gołębi, od niedzieli. Czy jakieś tam herbatki, czy elektrolity, co tam? Tak. Po przylocie daję po prostu herbatkę z herbotca firmy.
I do tego miodu troszkę i elektrolitu. I elektrolit. Tak, w poniedziałek dostają PS-a, we wtorek dostają owoce winne, drożdże z czosnkiem lokalnym. Że wracają do niedzieli, do wieczora, czy wieczorem to dostają karmę dietetyczną, czy karmę taką lotową? Dietetyczną. Poniedziałek, rano też jeszcze dieta, a wieczorem dostają dietetyczną i po prostu do mieszki. A jak ciężki lot jest, to wtedy... Też. To musi wątroba musi odpocząć. I także doszliśmy tak do środka tygodnia, do środy i co tam od środy się dzieje dalej? Już karma lepsza idzie? W czwartek już taka, w środę już idzie w sumie super dieta i już to jest najlepsze, takie mocniejsze, tak wiesz, czy bomba, czy ultra, Versalager. W czwartek już dostają wtedy taką super. A w piątek znowu rano troszkę tej. A wieczorem już dostają super dietę. W sobotę rano. Aha, i dostają ten Orni Plus, nie? W piątek. A w sobotę już... Czy oni specjalnie? Tak, rano, a po obiedzie dostaję już ten orgazm. W sobotę po prostu dostaję tylko tą super dietę i czysta. Ale już taka dawka mniejsza, tak? Mniejsza. Krótkie loty to... Tak, to praktycznie czytam. A czy kolega też stosuje taką metodę, że jak jest długi lot i przewidywany właśnie ciężki pod wiatr, to w piątek wieczorem są karmione dosyta? Tak, muszą mieć siłę. No pewnie. To nie jest żadną tajemnicą, ale wielu hodowców nie stosuje tego. No chociaż tym wiesz, nieraz nie trafisz. Można przechowuje, bo pogoda się zmieni. Wykręci wiatr i wtedy wiesz. To jest czyli na bieżąco, no, trzeba obserwować też pogodę, bo nieraz tak jest, że wiatr rozdaje karty. No, tak, no bo tak jest, zwłaszcza na morzu. Na starych tak samo. Przegonią, czy najlepsze przecież po szóste tam. W tym roku też ta pierwsza nam zginęła, ale ta to przegnała tam z Elbląga, czyli Lentwość pod wiatr, a taki wiatr masywny, że... I w tym gołębniku ile... No teraz jest, no jest przepełnienie gołębnika, bo jest w starych praktycznie zaczynałem 67, a 58 zostało. Przypomnę, że mimo bardzo ciężkiego sezonu, trudnego sezonu, myśmy świnęły się. No, wtedy moje gołębie po prostu znaleźli się na Śląsku. Tam jeden był przejechany, facet dzwonił. Później jedne tam w Rybniku na przystanku kobieta tam znalazła. Nie? Ale odzyskałem klatkę, wysłałem tam też pieniążki, czekoladę. Większość oddziału zaryzykowała, no i to nie była dobra decyzja. Ale zobacz, gdzie jest ten Świnoujście, a gdzie jest Rybnik, nie? To jest to naprawdę. I właśnie po tej szóstej, to jest 88-20, to jest wysłosina córka. Ona w zeszłym roku w Gdańsku pierwszą nagrodę zajęła na okręgówce. I tego, i przepadła. A na razie nie ma żadnego telefonu, nic, no to jakaś tak istna nadzieja jest, że może wróci. Znajdujemy się w gołębniku wdów z samicem. No, z reguły mieści się tak 30-35 samiczek wdów. A obecnie przebywają gołębie przelotowane tegoroczne mutki samczyki. To one są przeznaczone do sprzedaży. I z ostatniego lotu 100%? 100%. To przez 3 loty dyrektywcowe. A jak samiczkamy? Tutaj samiczki, obloty tak są robione? Tak. Rano i wieczorem, po godzinie. Dwa razy dziennie. Bo niektórzy tam praktykują, ale to wszystko zależy od czasu. Tak, samiczki tam jeszcze 40 minut. Nawet i pół godziny ładnie pójdą. To. A teraz z tej wolierki też korzystają samiczki wdowy? Tak, też. Nawet tu, aby rano co się najedzą, żeby się tam po kątach nie wabili, to zamykam tam, zamykam wolierkę i siadę do wolierki. Przed obrotem puszczam. Czyli bardziej w wolierce i świeże powietrze jest i nie parują się. Nie parują się. A jeżeli zdarza się, że takie są uparte i parują się? Są straszne. I co wtedy kolega osobno je zamyka? Męczę się po prostu. A najgorzej jest tak, że po oblocie nieraz tam człowiek się spieszy, a jest jedna czy tam dwie, czy nie wejdą bracia, tylko się tam dobijają. Są takie uparte. I człowiek, tu byś chciał się pospieszyć, nie przyspieszyć, bo co, puści samce, to wszystko pójdzie w kurę na samicę.
Ale te, co się paruje, to raczej wyników wtedy nie robią, czy zdarza się, że... Nie, jedna tak ona też tak szybko się tego, ale co nie kierują. Znajdujemy się w gonniku młodych gołębich. Obecnie przebywają w gonniku samice, lotniczki i zwojlery tak samo. Lepiej po prostu to w klubie był jeden oprzątek, jeden ten. Rozpłodowe gołniki mam takie praktycznie prowizorki, to cztery pary, takie dwa gołniczki, to po cztery pary maksymalnie. Po cztery pary, dwa gołniki takie rozpłodowe to są na dole, nie? Samice przełożyłem tu, są czyli się za tam na dole. Mam kolegę takiego Bednarczyka z Ostrołęki, gołębia od w zeszłym roku, też sporo kupił, w tym roku też kupił. No ale pechowe loty mieli. Po prostu to 70% go mi gnęło. A znowu i Włocławek, tam też mam kolegę takiego Matuszaka, Andrzeja. A ten już bierze tam parę lat, 3-4 lata. No, do tej pory chwalił, zachwalał, a w tym roku mówi, też mówi. Tragedia. Ale to w większości stron Polski tak właśnie no, było, że... A my to dzięki Bogu super. Trafiło się, że przyloty były bardzo dobre. No i po prostu jest ten wynik. Nie? A teraz widzę tu gołębie na obrączkach belgijskich, to też były lotowane. Tak. Sprowadziłem po prostu z Naturala 5 gołębi z linii Wouters. Też przelotowane wszystko. Ja po prostu nie mogę trzymać gołębia, który nie przeleci lotu. Przynajmniej młode. A jak tak z konkursami kolega już tak patrzył? No to... jeden tam ma 4 konkursy, tam drugi ma chyba 3, a tam chyba po 2. Ale na młodych to różnie to... Nie, ja to już... tak specjalnie, no chociaż się sprawdza. Odrocznego trzeba już obserwować. Tak. A to był młody, ale ja właśnie z tej linii z szóstki, nie? Od tego klejna, co z boku sprowadzone miałem, to po szóstce po prostu, jako młotki, no cienko, jeden konkurs. Ale jako roczniak, już szóstka po prostu ona zaczęła latać jako trzy. Później się rozwija taki gołąb. Tak. A znowu z tej linii 36, to te zaczynają szarżować.